Zanim zaczniemy, zachęcam Cię do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji. Za nami najbardziej intensywny dzień na Mistrzostwach Świata. W ciągu ponad 10 godzin rozegrano aż 4 mecze. Działo się dość sporo. Ja jestem Michał i zapraszam na krótkie podsumowanie trzeciego dnia Mundialu w Rosji. W pierwszym meczu udział brały Francja, czyli faworyt do końcowego zwycięstwa, oraz Australia. Przed pierwszym gwizdkiem faworyt był tylko jeden. Początek był obiecujący w wykonaniu trójkolorowych. Kilka celnych strzałów zdecydowanie rozgrzało golkipera reprezentacji Australii. Później gra trochę siadła, a coraz odważniej zaczynali sobie poczynać ci, którzy byli skazani na porażkę. Pierwszy gol padł po rzucie karnym, który został podyktowany po interwencji VAR-u. To kolejne potwierdzenie tego, jak bardzo w dzisiejszych czasach przydaje się ta technologia. Griezmann pewnie uderzył na 1-0. Długo Francuzi się nie cieszyli, bo wyrównał Jedinak również z jedenastki. Sprokurował go Umtiti w niezwykle idiotyczny sposób. Zupełnie nieatakowany zagrał piłkę ręką. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, gola na wagę zwycięstwa zdobył Paul Pogba. Gra trójkolorowych nie zachwyciła. Z takim stylem nie mają co marzyć o końcowym triumfie. W kolejnym spotkaniu również zagrali faworyci do końcowego zwycięstwa. Argentyńczycy mierzyli się z Islandczykami. W tym przypadku faworyt też był jeden. Niestety dla Albiceleste mecz nie zakończył się happy endem. Argentyna od początku ruszyła do zdecydowanego ataku. Posiadała piłkę, wymieniała podania, oddawała strzały. Gol padł w 19 minucie po strzale Sergio Aguero. Radość nie trwała zbyt długo. Islandia wyrównała 4 minuty później za sprawą Finn Bogasona. Obraz spotkania się nie zmieniał. Argentyna atakowała, a akcję kreował głównie Leo Messi. Gra się w ogóle nie układała. Ciężar gry brał na siebie piłkarz Barcelony. Reszta nie mogła za nim nadążyć. W 64 minucie Leo miał szansę dać prowadzenie Argentyńczykom, niestety jego uderzenie z rzutu karnego obronił bramkarz Islandczyków. Im bliżej końca meczu, tym więcej na siebie brał Messi. Niestety nie udało mu się zdobyć bramki. Argentyna zremisowała 1-1 z Islandią. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że Szymon Marciniak rzucił klątwę na Messiego. We wszystkich meczach, w których Polak gwizdał Argentyńczykowi, Leo nie wygrał ani razu, ani też nie strzelił żadnej bramki. Mowa tu o przegranych 0-4 z PSG i 0-3 z Juventusem w ramach Ligi Mistrzów. W trzecim meczu zmierzyły się reprezentacje Danii oraz Peru. Był to typowy mecz walki, w którym żaden piłkarz nie odstawiał nogi. Lepiej wyglądali Peruwiańczycy, którzy bardzo często sprawdzali czujność bramkarza Duńczyków. Jak się potem okazało, Schmeichel ani razu nie dał się zaskoczyć. Kulminacyjnym momentem był doliczony czas pierwszej połowy, w której rzut karny fatalnie przestrzelił Cueva. Gol dla Duńczyków padł w 59 minucie za sprawą Poulsena. Obraz gry do końca się nie zmienił. Peru zamknęło Danię na ich własnej połowie i atakiem pozycyjnym starali się wyrównać. Mimo usilnych starań Europejczycy dowieźli 3 punkty do końca. Szkoda reprezentacji Peru. Zasługiwali przynajmniej na jeden punkt. Na koniec dnia doszło do konfrontacji Nigeryjczyków z Chorwatami. Faworytami byli piłkarze z Europy. Każdy inny wynik niż ich zwycięstwo byłoby małą niespodzianką. Na tych Mistrzostwach Świata Chorwacja ma taką generację piłkarzy, że mogą marzyć o powtórzeniu osiągnięcia z 1998 roku. Mecz od samego początku był wyrównany i wydawało się, że z gry mają więcej Nigeryjczycy. Niezwykle aktywny był Victor Moses. Jednak to Chorwaci wyszli na prowadzenie po samobójczym trafieniu Etebo. Obraz meczu się nie zmieniał, dochodziło do wymiany ciosów. To Chorwacja była konkretniejsza, dlatego też w 72 minucie z rzutu karnego podwyższył Modrić. Nigeryjczykom ostatecznie nie udało się pokonać Subasicia. Chorwaci wygrali 2-0. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!